Luksemburg, niewielkie księstwo w zachodniej Europie, kraj w okresie międzywojennym liczył niespełna 300 tysięcy ludzi. Swoją niepodległość Luksemburg wywalczył jednak dużo wcześniej. Symboliczna data to 19 kwietnia 1839 roku, ale na pełną suwerenność przyjdzie Luksemburczykom poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat. Gdy wielka wojna się skończyła i wojska niemieckie opuściły Luksemburg, kraj ten borykał się z problemami wewnętrznymi. Oskarżenia wobec księżnej Marii Adelaidy za kolaborację z Niemcami splotły się z próbą kawiarnianego socjalistycznego zamachu stanu. Do tego wszystkiego ingerowali Francuzi, którzy nie akceptowali księżnej Marii Adelaidy na tronie luksemburskim. Sytuacja nieco uspokoiła się, gdy nową księżną została uwielbiana przez lud Charlotta, siostra dotychczasowej władczyni. To jedna z ważniejszych postaci dzisiejszego odcinka i będziemy do niej jeszcze wracać. Luksemburg był monarchią i to właśnie księżna Charlotta wraz z gabinetem rządowym sprawowali władzę. Kraj szybko doczekał się stabilności politycznej, ale borykał się z problemami gospodarczymi. Ekonomia Luksemburga stanęła na nogi w połowie lat 20., chociaż wyhamował ją jeszcze tzw. Wielki Kryzys. Do 1937 roku państwem rządził gabinet liberalno-katolicki. Później przybrał on charakter koalicji katolicko-socjalistycznej, a premierem został Pierre Dupont. Trudno ustalić, jakie były konkretne nastroje w społeczeństwie, gdy zbliżała się wojna, ale wydaje się, że nad uczuciem niepokoju dominowało jednak zmartwienie, jak godnie uczcić obchody setnej rocznicy niepodległości Luksemburga. Zapewne mało kto się spodziewał, że Hitler już wkrótce skieruje swój agresywny wzrok na zachód i z powodzeniem przeprowadzi operacje wymierzone w aliantów. Gdy wojna wybuchła, Luksemburg ogłosił neutralność. Wojenna trauma doświadczyła Luksemburczyków niecały rok po inwazji na Polskę. Był maj 1940 roku, gdy Niemcy rozpoczęli inwazję na zachodzie Europy. Plan Hitlera był oczywisty – podbić Francję. Führer uważał, że zajęcie tego państwa z pominięciem Holandii, Belgii i Luksemburga było niemożliwe. Dlatego w nocy z 9 na 10 maja zaczęła się inwazja na te trzy państwa. Zajęcie Luksemburga zajęło Niemcom niewiele czasu. Księstwo sympatyzowało z aliantami, ale gdy wojska niemieckie przekroczyły granice, władze jedyne co mogły zrobić, to poinformować agresorów, że pogwałcili neutralność państwa. Już nad ranem po prawie całym księstwie przemieszczały się zmotoryzowane kolumny niemieckich oddziałów. Siły te parły naprzód, dalej na Francję, ale Niemcy maszerujący przez Luksemburg nie uniknęli brytyjskich nalotów. Część Luksemburczyków miała nadzieję na powstanie oddziału wojskowego walczącego u boku Francji, ale nadzieje te rozpłynęły się w momencie, gdy władze Luksemburga zdecydowały się na zawieszenie broni z III Rzeszą. Jeszcze w nocy, gdy zaczynała się inwazja, Niemcy przekazali specjalne memorandum do poselstwa luksemburskiego w Berlinie. W jego treści pisali: rząd Rzeszy wie z pewnego źródła, iż Anglia i Francja w swych zamiarach rozszerzenia teatru wojny postanowiły w najbliższych dniach zaatakować Niemcy poprzez terytorium Belgii i Holandii. Aby odeprzeć nieuchronny atak, wojska niemieckie otrzymały rozkaz obrony neutralności tych dwóch krajów za pomocą środków militarnych. Rząd niemiecki jest zmuszony rozciągnąć również na obszar luksemburski operacje wojskowe podjęte dla odparcia ataku. Władze, choć wydawały się zdezorientowane, to miały przygotowany już plan ucieczki z kraju. Rząd oraz wielka księżna Charlotta udali się na emigrację. Władze przekonywały, że wyjazd jest niezbędny, by bronić interesu Luksemburga poza jego granicami. Sama emigracja była też, jak to określali wyjeżdżający politycy, protestem przeciwko pogwałceniu prawa narodów przez III Rzeszę. Jeszcze w 1940 roku część polityków wróci do kraju, zachęcana przez rodziny argumentujące, że okupacja nie jest aż tak okrutna, jak się spodziewano. Większość pozostała jednak na emigracji. Premier Pierre Dupont udał się do Stanów Zjednoczonych. Z kolei rodzina księżnej i ona sama trafiła najpierw do Portugalii. Stamtąd następca tronu Jan wraz z rodziną udał się do USA, natomiast księżna oraz członkowie rządu najpierw udali się do Londynu. Za pośrednictwem stacji radiowej BBC Charlotta wygłosiła przemówienie do rodaków przepełnione prośbą o wytrwałość oraz cierpliwość, obiecując przy tym, że niepodległość Luksemburga zostanie przywrócona w przyszłości dzięki potężnym przyjaciołom księstwa za oceanem oraz Wielkiej Brytanii. Charlotta wychodziła z założenia, że będąc na emigracji, zrobi wszystko, by pozyskać poparcie dla sprawy luksemburskiej wśród aliantów, zwłaszcza wśród Amerykanów. Nieco dziwne wydaje się jednak, że księżna na dalszą emigrację udała się do Kanady, gdzie tymczasem to w Wielkiej Brytanii swoje siedziby miały rządy podbitych przez Niemcy państw.
W okresie tym znajdowali się tam przedstawiciele takich krajów jak Polska, Francja, Belgia czy Holandia. W końcu część członków rządu pozostała w Londynie, a księżna udała się do Ameryki Północnej. Wrócimy do niej nieco później. Przejdźmy do tego, jak wyglądała okupacja Luksemburga. Jeżeli temat niemieckich podbojów zna się pobieżnie, to najczęściej wychodzi się z założenia, że niemiecka okupacja na zachodzie była dosyć łagodna, ale w przypadku Luksemburga wcale nie musiało tak być. Oczywiście do zbrodni mających miejsce w Polsce czy na ziemiach Rosji wciąż było daleko, ale niemieckie podejście do Luksemburga było specyficzne. Zacznijmy od tego, że naziści uważali, że Luksemburg to po prostu część Niemiec. Uzasadniano to tym, że w XIX wieku Luksemburg był częścią tzw. Związku Niemieckiego. Początkowo Niemcy starali się przekonać mieszkańców księstwa, że są im przyjaźni i nie powinni się ich obawiać. Oczywiście pojawiły się pierwsze dosyć łagodne, a i dla wielu oczywiste w czasach wojennego kryzysu represje, jak konfiskaty koni, benzyny, samochodów czy innych dóbr materialnych. Publicznych egzekucji, aresztowań czy zsyłek do obozów jeszcze nie było. Z tego powodu w 1940 roku część polityków, o czym już wspominaliśmy, wróci do kraju zachęcana przez rodziny, argumentujące, że okupacja nie jest aż tak okrutna, jak się spodziewano. Niemcy pozwolili Luksemburczykom na zachowanie organu władzy, jakim była Izba Deputowanych. Instytucja ta uznała, że nie ma innego wyjścia, jak ratować jakąkolwiek formę niezależności poprzez współpracę z Niemcami. Wydawało się jednak, że Niemcy warunkowali niezależność Luksemburga od powrotu księżnej Charlotty do kraju. Nie czekając jednak na rozstrzygnięcie jej decyzji, w czerwcu Niemcy zdecydowali już, co z Luksemburgiem zrobią. Tereny te wcielono do granic Rzeszy, do okręgu Koblencja-Trewir. Dawne księstwo stało się terytorium anektowanym. Podobny los spotkał należące do Francji Alzację i Lotaryngię oraz część wschodniej granicy Belgii. Na anektowanych terenach polityka nazistów miała być inna. Przede wszystkim należało zadbać o intensywną germanizację. Gauleiterem nowych zdobyczy był Gustav Simon, który początkowo miał pozyskać przychylność mieszkańców Luksemburga. Kolejne decyzje niemieckich władz zdecydowały jednak, że żadnego pobłażania nie będzie. Represje i terror wzmogły się jeszcze przed końcem 1940 roku. Luksemburczycy podnieśli protest, gdy Niemcy zlikwidowali pomnik ku pamięci 3000 ofiar z czasu I wojny światowej. Mieszkańcy dawnego księstwa szybko spostrzegli, że na ich ziemiach pojawiły się jednostki osławionego gestapo, o którym krążyły najczarniejsze legendy. Jeszcze wcześniej pojawiło się też inne rozporządzenie, zakaz używania języka francuskiego oraz germanizacja imion i nazwisk Luksemburczyków. Zakaz francuskiej mowy Niemcy nadzorowali bardzo rygorystycznie. Nawet nieśmiale mówione merci lub pardon traktowano jak przestępstwo. Przestępstwem było też słuchanie francuskich radiostacji. Karano też za niedostosowanie się do germanizowania imion lub odmowy wykonywania hitlerowskiego pozdrowienia w konkretnych sytuacjach, takich jak ta, gdzie luksemburski policjant pozdrawia przejeżdżających Niemców. Na tym naziści nie skończyli. Zaczęto rozwiązywać instytucje, wszystkie partie polityczne. Pozbawiono praw Żydów oraz tych, których uznawano za wrogów III Rzeszy. Każdy przejaw podkreślania przez mieszkańców niepodległości Luksemburga Niemcy traktowali jak zdradziecki separatyzm. Oczywiście nie można przy tym wszystkim pominąć mieszkających w Luksemburgu Żydów, których przed wojną było około 4000. Spora część z nich uciekła za granicę. Zresztą już krótko po zajęciu księstwa Niemcy wprowadzili tam ustawy norymberskie. Początkowo Żydom dano do wyboru: albo wyjadą, albo czeka ich przymusowa deportacja. Wielu z nich uciekło do Francji. Setki tych, którzy zostali na ziemiach dawnego księstwa, również wywożono do obozów. Wkrótce Niemcy ogłosili, że Luksemburg otrzymał status Judenrein, czyli jak to określali, wyczyszczonego z Żydów. W kraju ukrywali się Żydzi, którym pomagali nieliczni Luksemburczycy. Byli to najczęściej gorliwi chrześcijanie, choć nie tylko. Wśród najbardziej znanych osób pomagającym Żydom w Luksemburgu był też były minister sprawiedliwości księstwa, Victor Botzon. Był on działaczem luksemburskiej partii socjalistycznej. W czasie wojny miał on ocalić nawet około 100 Żydów. Po wojnie nadano mu za to tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Z 4000 populacji żydowskiej w Luksemburgu Holokaust przeżyło tylko 1500 osób. Na anektowanym terenie Niemcy założyli też nowe ugrupowanie, jedyną legalną kolaboracyjną partię o nazwie VDB, Ludowy Ruch Niemiecki. Na jego czele stanął 62-letni nauczyciel Damian Kratzenberg, który od połowy lat 30. jawnie sympatyzował z hitlerowskimi Niemcami.
VDB zaczęła wymagać od urzędników deklaracji poparcia. Tym, którzy się z tym ociągali, serwowano roboty przymusowe w głębi Niemiec. W tym momencie warto spojrzeć, czy Luksemburg w swoich granicach posiadał już wcześniej partie, które sprzyjały nazistom. Po 1933 roku Niemcy sformowali tam ugrupowanie wzorowane na NSDAP. Prób było kilka, ale organizacje te były co najwyżej marginesem marginesu i nie dotrwały nawet do wybuchu wojny. Jedną z osób mieszkających w księstwie, która była zafascynowana ruchem nazistowskim, był niejaki Albert Krains. Po dojściu Hitlera do władzy udał się on do Niemiec i mając zaledwie 20 lat, był pod wrażeniem prężnie działającej Hitlerjugend. Zdecydował się więc, że wróci do księstwa i w 1936 roku założył organizację o podobnym charakterze, skupiającą młodzież o profilu prohitlerowskim. Organizacja ta nosiła nazwę Luxemburger Volksjugend i skupiała zaledwie garstkę osób. Jej znakiem był jeden z symboli runicznych, znak życia, tak zwany Elchaz, umieszczony na czarnej tarczy. Na tym prohitlerowska działalność w przedwojennym Luksemburgu się kończy. Wróćmy do sytuacji podczas wojny. W sierpniu 1940 roku Gustav Simon obwieścił, że w Luksemburgu ustanowiono niemiecką administrację i aneksja dawnego księstwa stała się faktem. Było oczywiste, że polityczni emigranci rządowi oraz księżna Charlotta w takiej sytuacji do kraju nie wrócą, gdyż byłaby to jawna kolaboracja z Hitlerem. Naród to rozumiał, gdyż ewentualny powrót księżnej oznaczałby pogodzenie się z brutalną okupacją. Ponadto niepodległość Luksemburga w przyszłości stanęłaby pod znakiem zapytania. Na znak protestu przeciwko aneksji Luksemburczycy zaczęli nosić specjalne emblematy, podkreślające ich niepodległe państwo, ale niemiecka policja z nadgorliwości biła na ulicach wszystkich, którzy to robili, nie oszczędzając ani kobiet, ani starców. Nic dziwnego, że na ziemiach dawnego księstwa pojawiły się organizacje tajnego ruchu oporu. Tymczasem w 1941 roku wybucha wojna niemiecko-sowiecka, ale w Luksemburgu na razie Niemcy skupiają się na tym, by poprzez represje dokonać całkowitego zgermanizowania anektowanych terenów. W tym celu przygotowali specjalny spis ludności. Miał on jednak bardziej charakter plebiscytu lub referendum niż faktycznego spisu. Luksemburczyków wypytywano o obywatelstwo, jakiego języka używają i jaka jest ich przynależność etniczna. W całą sprawę wmieszał się w końcu ruch oporu i sugerował mieszkańcom, by przy każdym pytaniu wpisywać jedno słowo. W efekcie Niemcy musieli uznać to nieformalne referendum jako porażkę, ale gdy sytuacja wojenna Rzeszy stawała się coraz trudniejsza, w Luksemburgu stało się to, czego obawiano się od dawna. Był sierpień, gdy Niemcy ogłosili przymusowy pobór do wojska. Pobór miał dotyczyć wszystkich Luksemburczyków, którzy urodzili się między rokiem 1920 a 1924. Luksemburczycy, mając do wyboru zbuntować się lub iść na front i tam umrzeć za znienawidzonego okupanta, często wybierali ucieczkę. To zmieniło podejście Niemców do krnąbrnych mieszkańców dawnego księstwa. Historyk dziejów Luksemburga, Józef Łaptos, pisał o tym, co zaczęło się dziać w tym kraju po ogłoszeniu przymusowego poboru do wojska. Na znak protestu przez kraj przetoczyła się fala strajków, na które władze zareagowały ostrymi represjami. Kilkudziesięciu działaczy luksemburskich aresztowano i postawiono przed plutonami egzekucyjnymi. Setki innych zesłano do obozów koncentracyjnych. Mnożyły się także dezercje z wojska. Niemcy nasilili represje, które pochłonęły znów wiele ofiar. Rosły szeregi ruchu oporu. Wielu młodych ludzi, uciekając przed poborem do armii niemieckiej, znalazło swe miejsce w partyzantce francuskiej. Inni poprzez Legię Cudzoziemską i Hiszpanię dotarli do generała Pirona, organizującego oddziały luksemburskie w dowodzonej przezeń brygadzie belgijskiej. Możliwość udziału Luksemburczyków w wysiłku zbrojnym aliantów była wyrazem pewnej ewolucji w podejściu do zagadnienia neutralności. Zgoda na udział w wojnie musiała de facto oznaczać przyzwolenie dla polityki rezygnacji z neutralności w przyszłości. W tym samym czasie księżna Charlotta jest już w Stanach Zjednoczonych, gdzie stara się wywrzeć nacisk na administrację prezydenta Roosevelta, aby przywrócić niepodległy Luksemburg, gdy wojna dobiegnie końca. To właśnie wtedy amerykański prezydent miał zwrócić się do księżnej słowami, które wypowiedział podczas jednego z oficjalnych przyjęć. Nie martw się, moje drogie dziecko, zaprowadzę cię do twojego domu.
Podejście Roosevelta do sprawy luksemburskiej nie było jednak oczywiste i dla wielu nie do końca zrozumiałe. Amerykanie snuli dziwne wizje co do tego, jak ta część Europy mogłaby wyglądać po wojnie. Jednym z pomysłów było stworzenie czegoś na kształt buforowego państwa, oddzielającego Francję od Niemiec. W jego skład miałyby wchodzić m.in. Alzacja, Lotaryngia oraz właśnie Luksemburg jako najważniejszy punkt. Luksemburczycy nie parli z ochotą do niemieckiego wojska, ale nie oznacza to, że nikogo nie zmobilizowano. Było wprost przeciwnie. Niemcy najpierw ogłaszali nabór dla ochotników. Oczywiście liczono na to, że wesprą ich osoby sprzyjające Niemcom i choć wydawało się, że było ich niewielu, to według danych, które opublikował Chris Bishop w rozprawie o zagranicznych formacjach SS, ustalił on, że Niemcom udało się pozyskać około 2000 ochotników, z czego około 300 najprawdopodobniej wstąpiło do SS. Oczywiście Niemcy zaczęli stosować w tym celu konkretną propagandę, mającą na celu zachęcić do poboru. Wykonywano też pewne gesty w stosunku do sympatyzujących z nazizmem członków Luxemburger Volksjugend, odznaczając 30 założycieli tego niewielkiego ugrupowania złotą odznaką młodzieży Hitlera. Sama organizacja została w całości wchłonięta przez Hitlerjugend. Poza tym Niemcom cały czas pomagał też Damian Kratzenberg. Resztę Niemcy wcielali przymusowo. Chris Bishop ustalił, że do momentu, gdy kraj wyzwolili alianci, Niemcy zwerbowali ponad 12 tysięcy Luksemburczyków, z czego niecałe 3 tysiące poległo, a 3,5 tysiąca zdezerterowało. Służyli oni zarówno w siłach Kriegsmarine, jak i Luftwaffe czy Waffen SS. Niemcy wykorzystywali swoich kolaborantów oraz zmusili przedstawicieli przemysłu do wzmożonej produkcji na rzecz powoli przegrywającej w wojnie Rzeszy. Historia okupacji Luksemburga kończy się we wrześniu 1944 roku, gdy na tereny księstwa wkroczyli Amerykanie. Witano ich niczym wybawicieli, a alianckie flagi pojawiły się w oknach wielu budynków. Kilka dni później do kraju wrócili też przedstawiciele rządu i chociaż musieli zmierzyć się z krytyką za emigrację, to bardzo wielu ich rodaków rozumiało, że była ona niezbędna, by uzyskać wsparcie u aliantów, dzięki czemu niepodległy Luksemburg mógł znów stać się rzeczywistością. Szczególny entuzjazm wzbudził przyjazd następcy tronu, syna księżnej Charlotty, Jana, który pojawił się ubrany w brytyjski mundur. Gdy alianci pojawili się w Luksemburgu, Niemcy nie mieli jeszcze zamiaru kapitulować i szybko przeszli do kontrnatarcia. Wielu Luksemburczyków ochoczo przyjęło informacje o zaciągu do wojska walczącego u boku generała Pattona. Mieszkańcy księstwa brali udział w dalszych walkach z Niemcami. W lutym 1945 roku w księstwie znów na nowo zaczęto świętować koniec wojny, a do kraju wróciła też księżna Charlotta. Krótko po euforii z okazji pokonania Niemiec zaczęto liczyć straty. Poza poległymi, których wcielono do armii niemieckiej, Luksemburczycy w liczbie kilku tysięcy ginęli w wyniku bombardowań z obu stron konfliktu oraz w ostatniej fazie wojny, walcząc przeciwko Niemcom. Straty te tylko z pozoru wydają się być niewielkie, ale stają się duże, gdy uwzględnimy liczbę mieszkańców księstwa. Spore okazały się też straty materialne. Oddajmy głos specjaliście. Józef Łaptos o skutkach wojny w Luksemburgu pisał: straty materialne były tak duże, że porównanie z niszczycielską wojną 30-letnią pojawiło się w sposób nieunikniony. Niemal całkowicie obrócono w gruzy regiony Echternach, Wianden i Essling. Spalono i wysadzono wiele mostów. Zniszczono wiele kilometrów linii elektrycznych i telefonicznych. Generalnie w skali całego kraju uszkodzeniu lub zniszczeniu uległa 1/3 budynków. Na 60 tysięcy domów i gmachów publicznych 4 tysiące było zniszczonych całkowicie, a szkody obliczono na 24 miliardy franków, podczas gdy budżet pierwszego powojennego roku nie przekraczał 2 miliardów. Bez pomocy organizacji charytatywnych oraz zagranicy księstwu trudno byłoby podnieść się gospodarczo. Wraz z rozwojem przemysłu metalurgicznego kraj powoli stawał na nogi, ale Luksemburczykom po wojnie pozostała do wyjaśnienia jeszcze jedna bolesna kwestia. Co zrobić z żyjącymi kolaborantami? W tak małej społeczności nie trudno było szybko ustalić, kto jest kim i jak podczas okupacji się zachowywał. Starano się jednak brać pod uwagę okoliczności łagodzące, jak brak świadomości swoich czynów lub po prostu przymus. Niemniej jednak zarzuty kolaborowania z Niemcami postawiono wobec około 13 tysięcy osób. Spośród nich 12 osób skazano na karę śmierci. Wśród nich skazany był m.in. Damian Kratzenberg, założyciel jawnie współpracującej z Niemcami VDB. Kilkuset kolaborantów skazano na ciężkie prace. Karano też pozbawieniem praw obywatelskich, aresztowaniem lub więzieniem.
W latach 60. przeprowadzono szereg amnestii, dzięki którym wielu dawnych kolaborantów wyszło na wolność. W kraju zatrzymano też licznych Niemców, a wobec 5 wydano nawet wyroki skazujące na śmierć, których jednak nigdy nie wykonano. W grudniu 1945 roku Brytyjczycy schwytali ukrywającego się w Nadrenii Gustawa Simona, zarządcę okupowanych ziem Luksemburga. Wyroku jednak nie doczekał. Tydzień po aresztowaniu popełnił samobójstwo w więziennej celi. Po wojnie premierem nadal był Pierre Dupont. Urząd sprawował do śmierci w 1953 roku. Wielka księżna Luksemburga, Charlotta, swoją funkcję pełniła do roku 1964, gdy abdykowała na rzecz swojego syna Jana. Zmarła nieco ponad 20 lat później. Luksemburg wrócił na mapy Europy jako niepodległe księstwo. Z perspektywy czasu jest jasne, że mieszkańcy Luksemburga mieli o wiele więcej szczęścia niż kraje na wschodzie Europy, które wyzwalane przez Sowietów na swoją niezależność poczekają jeszcze kilka dziesięcioleci. W drugiej połowie XX wieku kraj stawał się coraz bardziej zamożny. W 1952 roku to niewielkie państwo zostało sygnatariuszem utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, dając tym samym początek przyszłej integracji europejskiej, ale to jest już zupełnie inna historia. Tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Podziękowania dla wszystkich patronów kanału oraz subskrybentów. Trzymajcie się i do zobaczenia.